W 1963 roku Stanisław Lem w Summa Technologiae zapowiadał szybki rozwój technik informatycznych i technologii, które umożliwią człowiekowi nieograniczone przedłużanie zasięgu jego zmysłów. W 1967 roku opublikowano Cywilizację na rozdrożu Radowana Richty. Jej autor twierdził, że nowa cywilizacja, czyli poprzemysłowa, będzie cywilizacją usług. Spostrzegli to w czasach, gdy komputery dopiero zaczynały mieścić się na biurku, nie były niezbędnym narzędziem, a sieć internet w ogóle jeszcze nie istniała. Czyli gdy rewolucja cyfrowa dopiero raczkowała. Wiele lat później rosnące znaczenie usług w gospodarce prognozowali też inni. Ale im pojawiały się kolejne innowacje, tym stawało się to bardziej oczywiste. Dziś my, zwykli użytkownicy, potwierdzamy to naszym doświadczeniem. Nie musimy wychodzić z domu, żeby się z kimś zobaczyć i go usłyszeć, żeby coś kupić czy załatwić sprawę urzędową. Powstające portale internetowe oferują coraz bardziej wyrofinowane usługi. Zdalnie można zwiedzać muzea i brać udział w koncertach. Czasem jednak, szczególnie bogaci w doświadczenia z pandemii w 2020 roku czujemy, że są momenty, kiedy wolelibyśmy mieć wybór i wyjść, by zrobić wszystko po staremu. Trudny czas lockdownu pokazał, że istniejące portale, które udostępniają bogatą gamę usług, są czasem niezbędne. Dzięki nim nie ma potrzeby przemieszczania się, ponieważ wszystkie lub niektóre czynności wykonane są zdalnie za pomocą urządzeń i mediów elektronicznych, czyli komputerów i sieci. Jaka jest rola portali czy platform internetowych we współczesnej gospodarce? O tym dzisiaj trochę dłuższy filmik. Pierwsze komputery elektroniczne i sieć komputerowa powstały na potrzeby wojska. ENIAC, uruchomiony w 1946 roku, był wykorzystywany do obliczeń balistycznych. Do roku 1975 uważano go za pierwszy elektroniczny komputer, jednak po odtajnieniu brytyjskich archiwów okazało się, że trzeba to miano przyznać maszynom Colossus, służącym do rozpracowania sposobu działania niemieckiej Enigmy. Pierwszą uruchomiono w 1943 roku w brytyjskim ośrodku kryptograficznym Bletchley Park. Pierwsze komputery były to olbrzymie urządzenia zajmujące duże przestrzenie. ENIAC ważył ponad 27 ton, zajmował powierzchnię 140 m2. Nie posiadał pamięci operacyjnej, a programowany był przez przełączanie wtyków kablowych. Początkowo czas pracy nie przekraczał kwadransa. Awarie sprawiały, że dłużej był naprawiany niż wykorzystywany do obliczeń. Ale mógł liczyć 1000 razy szybciej niż jakiekolwiek wcześniejsze urządzenie. Wynalezienie tranzystora w 1947 roku pozwoliło na zmniejszenie odległości między podzespołami komputerów. Były to nadal duże i drogie urządzenia, używane przez instytucje, ale jeszcze nie kupowane prywatnie. Pierwszy komputer komercyjny, Leo, został zbudowany w 1951 roku, ale tylko udostępniano jego moc obliczeniową na zasadzie outsourcingu. IBM opracował w 1952 roku kolejny komercyjny komputer, który sprzedano w liczbie 19 sztuk. Zastosowanie układów scalonych spowodowało dalsze zmniejszenie rozmiarów oraz cen komputerów. W 1965 roku stworzono PDP-8, pierwszy minikomputer, który mieścił się na biurku. Kosztował $16 000, a cena komputerów wynosiła wówczas od pół do $1 000 000. W 1971 roku skonstruowano pierwszy mikroprocesor, czyli procesor, który mieścił się w jednym układzie scalonym. W 1974 roku oferowano pierwsze mikrokomputery do składania, a rok później Woźniak i Jobs zbudowali komputer Apple'a. Był to zestaw do złożenia do-it-yourself, używający telewizora do wyświetlania danych. W latach 60. XX wieku prawie każde większe przedsiębiorstwo posiadało jeden komputer. Zapotrzebowanie na sieci lokalne powstało dopiero wtedy, gdy w firmach pojawiło się wiele komputerów, czyli gdy były to komputery osobiste. Zaczęło się zatem od sieci rozległych. Internet stworzyli naukowcy związani z agencją ARPA, Advanced Research Projects Agency, utworzoną w 1957 roku na fali szoku wywołanego wystrzeleniem w kosmos radzieckiego sztucznego satelity. W 1962 roku opublikowano raport Pola Barana Zaproponował on w nim sposób ochrony wojskowego systemu komunikacyjnego. Naszkicował też ideę systemu, który byłby w stanie taki atak przetrwać. Miał być pozbawiony centralnego punktu kontroli i dowodzenia, a liczba połączeń między węzłami byłaby na tyle duża, że w wypadku zniszczenia niektórych z nich sieć nadal funkcjonowałaby dzięki pozostałym połączeniom. Tak dziś działa internet. W 1966 roku powstał projekt sieci komputerowej ARPANET. Uruchomiono ją w 1969 roku. Składała się z 4 komputerów. I to właśnie wydarzenie przyjmuje się za narodziny internetu. W 1972 roku miała miejsce pierwsza publiczna prezentacja ARPANETu. W następnym roku nawiązano pierwsze połączenie międzynarodowe z Europą. Obok połączeń kablowych powstały innowacyjne rozwiązania, jak w 1970 roku pierwsza radiowa sieć AlohaNet na Uniwersytecie Hawajskim, podłączona do ARPANETu w 1972 roku. W 1975 roku uruchomiono połączenie satelitarne. W 1971 roku powstają pierwsze specyfikacje usług Telnet oraz FTP, które ukształtowały internet przed epoką www. Korzystanie z internetu nie było wtedy tak łatwe jak dziś, potrzebna była wiedza specjalistyczna, zatem pierwszymi użytkownikami byli naukowcy i studenci zaangażowani w prace badawcze. W 1972 roku powstał pierwszy program, który umożliwiał przesyłanie komunikatów poczty i odbył się pierwszy eksperymentalny czat. A rok później stworzono pierwszy program do zarządzania pocztą. Dopiero w 1990 roku Tim Berners-Lee, pracownik naukowej organizacji CERN, stworzył WWW, czyli rozproszoną hipertekstową bazę danych, która przekształciła się w ogólnoświatową pajęczynę World Wide Web, obecnie zdecydowanie najważniejszą usługę internetu. Wynalazek ten przybliżył zwykłym ludziom istniejącą od wielu lat sieć, z której do tej pory korzystali tylko specjaliści. Internet stał się dostępny dla wszystkich. Internet zapoczątkował lawinę pomysłów komercyjnego wykorzystania sieci. Powstawać zaczęły firmy, które zapewniały dostęp do internetu. Już w 1974 roku zaoferowano Telenet, czyli komercyjny ARPANET. Wkrótce na rynku pojawiło się zapotrzebowanie na komercyjne serwery pocztowe, FTP czy www. Pierwsze strony internetowe umożliwiały tylko prezentację informacji. Kiedy wynalazkiem zainteresowały się firmy komercyjne, pojawiła się potrzeba tworzenia multimedialnych elementów, które mogłyby wzbogacić prezentowane treści. Ważna też była wymiana informacji z odbiorcą, która pozwalała na złożenie zamówienia czy dokonanie płatności. Od pewnego momentu zaczęto mówić już nie o stronach, lecz o portalach czy wręcz aplikacjach internetowych. Do tworzenia stron zaczęto bowiem używać języków programowania Java czy PHP. Dziś usługi świadczone przez internetowe portale dostępne są też poprzez aplikacje mobilne. Okazało się zatem, że www może być podstawą wielu aplikacji, które umożliwiają dostęp do usług nie tylko informacyjnych, ale też reklamowych, zdalnych zakupów, elektronicznej bankowości, zdalnego nauczania, czy pozwalających na świadczenie telepracy, korzystanie z utworów muzycznych i filmów na żądanie, a także gier sieciowych i wiele innych. Jest to obecnie tak popularna usługa, że wielu internautów nie zauważa, że internet to nie jest tylko www. Konsekwencją dynamicznych internetywnych aplikacji stał się Web 2.0, czyli trend współtworzenia treści przez użytkowników. Stali się oni prosumentami, już nie tylko konsumentami treści. Tworzą je na portalach społecznościowych czy w aplikacjach wiki. Web 2.0 to narzędzia, które ułatwiają współpracę i dzielenie się informacją. Należą do nich serwisy, które publikują zdjęcia i filmy, np. Fotopedia czy YouTube, radia internetowe i serwisy dziennikarstwa obywatelskiego. Web 2.0 to również czas wdrażania cloud computingu, czyli oprogramowania udostępnionego przez internet jak Google Docs czy O365. Portale internetowe umożliwiają interakcję internautów, zazwyczaj w celu wymiany bądź sprzedaży usług lub produktów. Termin online platforms, platformy internetowe, został użyty w strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy w 2015 roku. Obejmuje szeroką gamę aplikacji, jak platformy komunikacyjne i społecznościowe, systemy operacyjne i sklepy z aplikacjami, platformy audiowizualne i muzyczne, platformy handlu elektronicznego, agregatory treści, ale także systemy płatności i portale sharing economy. O sharing economy więcej znajdziecie w innym filmiku na naszym kanale. Nie ma naukowej definicji precyzującej, od którego momentu portal staje się platformą. Według definicji Unii Europejskiej platformy internetowe to produkty software'owe, na których spotykają się dostawcy i użytkownicy treści, towarów i usług. Nie jest zatem to prosta strona www, lecz aplikacja, ale przecież współcześnie wszystkie strony i portale tworzone są za pośrednictwem narzędzi programistycznych. Według OECD platforma internetowa to serwis internetowy, na którym wchodzą w interakcję grupy użytkowników, czyli firmy i osoby fizyczne. Świadczy więc ona usługi cyfrowe, które ułatwiają interakcję między różnymi grupami użytkowników. A co to jest usługa cyfrowa? Usługi zaspokajają potrzeby ludzkie, a te mają bardzo zróżnicowany charakter. Poczynając od biologicznych, a na kulturalnych czy kulturowych kończąc. Te ostatnie obejmują potrzeby kontaktów międzyludzkich i rozrywki, czyli współcześnie bardzo często zaspokajane są przez media elektroniczne. Usługą jest przekazywanie wiedzy i informacji, dostarczanie rozrywek, porad lekarskich lub prawnych. Jedną z podstawowych cech usługi jest brak materialnego charakteru, gdyż efektem nie musi być własność. Od materialnego efektu ważniejsza jest sama czynność, która jest przedmiotem transakcji. W dobie cyfryzacji usługi projektuje się, jak to określa Rifkin, jako długofalowe, wielostronne relacje między serwerami i klientami. Usługa cyfrowa to usługa świadczona poprzez medium elektroniczne, czyli internet, telefonię komórkową, telewizję cyfrową lub poprzez urządzenia elektroniczne takie jak bankomat, czynnik RFID. Składa się na nią sekwencja działań, które obejmują wykonanie pewnych czynności na zasobach cyfrowych za pomocą oprogramowania, czego efektem jest uzyskanie przez klienta dodatkowej wartości. Zasoby cyfrowe to pliki, np. tekstowe, muzyczne, graficzne, bazy danych, a efektem usługi może być uzyskanie połączenia z internetem, przelew środków, złożenie zamówienia, przesłanie pliku lub e-maila, odtworzenie pliku multimedialnego, a także powstanie konta na serwerze, co prowadzi do udostępniania pewnych zasobów. Wszystkie te czynności są konsekwencją wpisu w bazie danych klientów firmy świadczącej cyfrowe usługi. Zatem skutkiem jest zwykle nowy wpis lub aktualizacja rekordu bazy danych. Dodatkową wartością jest uzyskanie pewnej usługi bez potrzeby wielokrotnego dojeżdżania do świadczeniodawcy, czyli oszczędność czasu i wygoda. Gdy klient nie może samodzielnie sprawdzić, czy usługa została wykonana, czyli na przykład jest w stanie zauważyć, że powstało konto na portalu, ale nie ma pewności, czy formularz PIT dotarł do urzędu, wtedy usługodawca powinien usługę zakończyć wysłaniem potwierdzenia. W przypadku administracji elektronicznej jest to urzędowe poświadczenie odbioru, a w przypadku zakupów mail, który potwierdza przyjęcie zamówienia. Usługi cyfrowe są dziś obecne w kluczowych obszarach życia codziennego. Z punktu widzenia klientów nie muszą być wykonywane zdalnie. Istnieje wiele nowych metod płatności realizowanych za pomocą smartfonów w tradycyjnych sklepach, mobilne przewodniki czy nowe sposoby wzbogacania muzealnych eksponatów. Te świadczone zdalnie z reguły wykonywane są lub rozpoczynane na portalach internetowych. Strony internetowe kiedyś dzielono na horyzontalne i wertykalne, czyli szeroko tematyczne portale i poświęcone jednej wąskiej tematyce portale. Dziś rozbudowane strony trudno sklasyfikować, gdyż rozrastają się, zaczynają zaspokajać inne potrzeby niż na początku istnienia serwisu. Podział na kategorie ulega dynamicznym zmianom ze względu na zmiany, jakie szybko zachodzą w środowisku internetowym. Tak samo jak zatarciu uległa granica pomiędzy twórcami i odbiorcami. Jedną z prób klasyfikacji portali jest model biznesowy, jaki przyjął właściciel platformy. Przedsięwzięcie to wymaga przecież ponoszenia nakładów związanych nie tylko z koncepcją działania, ale też z kosztami utrzymania miejsca na serwerze www czy ochroną prywatności właścicieli kont, które powstaną. Właściciel platformy zwykle chce także na niej zarobić, choć nie zawsze. Są zatem platformy niekomercyjne i komercyjne. Niekomercyjne zwykle tworzone są przez administrację publiczną dla ułatwienia komunikacji z obywatelami i firmami. Nie przynoszą bezpośrednio zysku, ale wdrażanie e-podatków często zwiększa wpływy budżetowe. Wśród platform komercyjnych wyróżniamy model abonencki, który polega na wnoszeniu opłat, subskrypcji za dostęp do określonych zasobów. Zaliczamy tu na przykład Spotify, Tidal, Netflix. W modelu pośrednika pobierane są opłaty z tytułu prowizji. Pośrednictwo może dotyczyć na przykład realizacji płatności za transakcje, wyszukiwania i porównywania ofert czy dowolnych informacji gospodarczych. Przykłady to Allegro, Alibaba, Groupon, wyjątkowy prezent, e-bilet. Promocyjny model biznesowy opiera się na oferowaniu bezpłatnych produktów i usług dla użytkowników w zamian za umieszczanie reklam, za które płacą inne podmioty gospodarcze. Model sprawdza się w przypadku serwisów generujących dużą liczbę odwiedzających. Modele biznesowe mogą się przenikać. Rzadko kiedy zdarza się, że firma stojąca za portalem działa wyłącznie w jednym modelu. Dlatego przyjrzyjmy się teraz portalom, które działają w trzech przestrzeniach. W działalności biznesowej, czyli świadczącej usługi związane z zastosowaniem ICT w różnych sektorach gospodarki, w działaniach administracji publicznej, co obejmuje też instytucje kultury i nauki oraz ochrony zdrowia, oraz w komunikacji i rozrywce. W latach 90. XX wieku istniały witryny, które umożliwiały zakupy i licytacje, czyli e-sklepy jak Amazon oraz e-aukcje jak eBay. Były to pierwsze modele biznesu, które odzwierciedlały tradycyjne sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Konsekwencją tego było zapotrzebowanie na zdalne przeprowadzanie ważnego elementu każdej transakcji, jakim jest płatność. Banki zaoferowały e-banking, który pozwalał na stosowanie w handlu elektronicznym internetowych przelewów lub płatności kartami bankowymi. Obawy związane z płatnościami kartą pobudziły do tworzenia kolejnych rozwiązań, jak różne systemy mikropłatności czy płatności jak PayU. Nie wymagały wchodzenia na strony banku. Kolejnym wynalazkiem były płatności oparte na wykorzystaniu aplikacji mobilnej jak Blik. Wkrótce zaczęto tworzyć nowe modele biznesowe jak usługi pośredniczenia, agregowania, łączenia grup producentów i hurtowników z detalistami. Niektóre portale dedykowane jednej działalności czasem przekształcały się w szersze serwisy, jak Allegro, które obecnie jest nie tylko serwisem aukcyjnym, ale także platformą dla sklepów internetowych, czyli wielką platformą, która umożliwia przeprowadzenie transakcji. Przykładami agregatorów są agregatorzy płatności, jak Przelewy24, który zapewnia obsługę różnych instrumentów płatniczych, np. kont i kart wielu banków, czy systemów mobilnych jak Blik, porównywarki cen jak Ceneo, Knockout, ubezpieczeń, Mubi, usług hotelarskich, Booking, czy serwisy zakupów grupowych, np. Groupon czy Grouper. Te ostatnie dają możliwość pozyskania jednorazowo grupy klientów w zamian za przedstawienie im atrakcyjnej oferty rabatowej. Portale opinii, jak Opineo czy Znany Lekarz oraz portale społecznościowe zapoczątkowały ideę łączenia ludzi, którzy chcieliby sobie pomagać poprzez świadczenie usług, nie tylko informacyjnych. Zjawisko to nazwano sharing economy. Wraz z powstaniem dedykowanych temu platform internetowych działalność przyjęła bardziej komercyjne formy. Dokonywane tam transakcje mogą być przeprowadzane bądź bez ekwiwalentu pieniężnego, bądź też wycenione na konkretną kwotę. Przykładem portalu, w którym dochodzi do transakcji bezgotówkowych, jest wymiennik, który umożliwia samopomoc sąsiedzką na zasadzie wymiany grzeczności. Ja wyjdę z twoim psem, a ty mi naprawisz rower. Jednak najpopularniejsze pomysły dotyczące codziennych potrzeb konsumenckich. I tak platforma Eataway pozwala na zjedzenie posiłku w prywatnym domu. Kolejny przykład to usługi transportowe, które polegają na wspólnym przemieszczaniu się np. Uber czy BlaBlaCar lub na przewozie przesyłek przy okazji planowanego przejazdu, np. ja zabiorę. Platformy te zarabiają na pośredniczeniu w transakcjach między zarejestrowanymi użytkownikami. Są jednocześnie gwarantem prawidłowości rozliczeń między stronami kontraktu. Podobnie funkcjonują platformy pośredniczące w krótkookresowym wynajmie mieszkań lub pokoi, czyli Airbnb lub Wimdu. Kolejną grupą platform są platformy, które działają na potrzeby administracji publicznej. W internecie znajdziemy portale, czasem tylko informacyjne, ale także takie, które integrują usługi publiczne. By z przygotowanej oferty skorzystać, należy założyć konto na danym portalu. Ponadto wysyłanie formularzy urzędowych wymaga uwierzytelnienia, czyli komercyjnego e-podpisu lub darmowego narzędzia jak zaufany profil. W Polsce realizowane są liczne projekty, w tym portal ePUAP, Platforma Usług Administracji Publicznej, dedykowany załatwieniu wszelkich czynności urzędowych, portal e-Deklaracje do składania elektronicznych zeznań podatkowych. W wielu krajach usługa niezintegrowana z portalami administracji centralnej. Platforma usług elektronicznych ZUS, gdzie można wysłać wnioski podpisane zaufanym profilem. Ministerstwo Sprawiedliwości oferuje elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych oraz do Krajowego Rejestru Sądowego. Uruchomiło też elektroniczny sąd, portal, na którym po założeniu konta można wnieść pozew o zapłatę. W ten sposób można rozpocząć elektroniczne postępowanie upominawcze. E-Sąd zajmuje się tylko sprawami nieskomplikowanymi pod kątem dowodowym i prostymi do rozstrzygnięcia. Ministerstwo Zdrowia przygotowało katalog usług medycznych jak e-recepta czy gabinet.gov.pl dedykowany podmiotom leczniczym. Powstało internetowe konto pacjenta, na którym można przeglądać dokumentację medyczną, czyli wszystkie recepty, skierowania i zwolnienia. Ułatwia ono także realizację e-recept poprzez możliwość otrzymania ich w formacie PDF. Komputeryzowane są także biblioteki publiczne. Co prawda biblioteki cyfrowe tworzono od początku istnienia www. Dziś najbardziej spektakularne przykłady to Europeana czy Google Books. Dzięki cyfryzacji dostępne są cyfrowe kopie najcenniejszych zbiorów bibliotek i archiwów. Większość z nich znajduje się w domenie publicznej lub jest udostępnianych na odpowiednich licencjach, dzięki czemu można z nich korzystać online nieodpłatnie. Portal lustrobiblioteki.pl publikuje linki do kilkuset cyfrowych bibliotek, m.in. do polana.pl Biblioteki Narodowej, która udostępnia nie tylko swoje zasoby, ale też obiekty innych instytucji. Idea portali internetowych znalazła zastosowanie także w muzeach. Cyfryzacja eksponatów przeprowadzana była pierwotnie celem zachowania ich dla potomności. Dziś celem jest także organizowanie nowoczesnych wystaw, a w czasie pandemii ofertę wirtualnego zwiedzania, nie zawsze odpłatnego. Ciekawostką jest portal Euromusenet, która zbiera linki do aktualnych informacji o dostępnych w internecie zasobach muzealnych. E-learning to z kolei nowoczesna forma edukacji, która wykorzystuje komputery, multimedia, internet i techniki mobilne. Wymyślona została jako narzędzie, które poprawia jakość kształcenia, a w pandemii okazała się niezbędna. Powstały platformy e-learningowe wraz z bazami gotowych szkoleń albo jako odrębne komercyjne narzędzia, jak Udemy czy Teachable. Są też platformy, które oferują usługę elektronicznego dziennika, jak Librus. Skokowy wzrost obciążenia tych narzędzi w 2020 roku pokazał, że czasami firmy, które je oferowały, nie sprostały temu zadaniu, jak wspomniany już Librus. Z powodu awarii nauczyciele musieli korzystać z innych platform komunikacyjnych, które nie zapewniały jednak bezpieczeństwa. Współtworzenie treści edukacyjnych na początku odbywało się na platformach dedykowanych komunikacji. Dopiero później powstały repozytoria materiałów wideo. Jednym z pierwszych był MIT OpenCourseWare czy Stanford iTunes. Korzystanie z narzędzi Web 2.0 w edukacji i nauce stworzyło pojęcie Education 2.0 oraz Science 2.0. Serwisy wiki i blogi często wykorzystywane są do prowadzenia dzienników badań, dyskutowania wyników, np. OpenWetware. Powstały też serwisy społecznościowe dla naukowców, takie jak ResearchGate czy Mendeley. Naukowcy zakładają tam prywatne profile i udostępniają własne publikacje. Gdy Mendeley został zakupiony przez wydawnictwo Elsevier, stracił społecznościowy charakter. Do platform związanych z ostatnią grupą, czyli komunikacją i rozrywką, zaliczamy platformy komunikacyjne i społecznościowe oraz platformy audiowizualne i muzyczne. Wartość komunikacyjną internetu zauważyli już pierwsi użytkownicy, jeszcze zanim powstało www. Poczta elektroniczna w 1973 roku stanowiła 75% całości ruchu w sieci. Zapotrzebowanie na użycie poczty elektronicznej stoi za narodzinami takich portali jak Wirtualna Polska czy Onet na których oprócz bieżących informacji można było założyć darmowe konto pocztowe. Trend Web 2.0, czyli portale społecznościowe i komunikatory, spowodowały odejście od komunikacji za pomocą e-maili. Szczególnie gdy większość z nas posiada już służbowe konta pocztowe. Dlatego dziś nie tylko prywatna wymiana myśli odbywa się na platformach społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Powszechnie używa się komunikatory do rozmów tekstowych, głosowych, a także do wideokonferencji. Do najbardziej popularnych należą Messenger, Teams, Skype czy WhatsApp. Nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkiego, co jest w sieci publikowane. Nie wszystko też można czytać za darmo. Większość gazet i czasopism publikuje swoje artykuły na portalach, ale wymaga opłat za dostęp do niektórych treści. Wiele stron prezentuje wiadomości nie zawsze skategoryzowane, jak portale prasowe. Z tego powodu powstają serwisy tematyczne, których celem jest odnajdywanie interesujących informacji związanych z jedną dziedziną, np. money.pl czy gospodarka.pl, oraz bardziej rozrywkowe, np. Wykop czy Demotywatory. Wyszukiwanie ułatwiają agregatory treści, jak Pocket, Squid czy aplikacje służące do filtrowania wiadomości z portali. Gry online to zarówno proste gry na przeglądarkę internetową, jak i rozbudowane gry MMO Massively Multiplayer Online. Na przełomie XX i XXI wieku zaczął kształtować się biznes gier komputerowych. Powstanie platformy dystrybucji gier Steam, a także konsolowych Xbox i PlayStation spowodowały rozwój tego typu sprzedaży elektronicznej rozrywki. Pojawiać się zaczęły kolejne portale, jak platforma Battle.net z legendarnymi grami Diablo i Warcraft, czy polski serwis CDP.pl, który poza grami oferuje także książki, filmy, a nawet planszówki. Kiedyś była to cyfrowa platforma dystrybucyjna firmy CD Projekt. Po wykupieniu przez e-księgarnię Merlin rozszerzyła asortyment. Kiedy okazało się, że nowe techniki IT pozwalają na publikowanie własności intelektualnej, pojawił się problem. Czy wypada pobierać z sieci pliki, nie płacąc za to autorom? Autorzy, a szczególnie wydawcy, zaczęli obawiać się utraty dochodów. Dobre idee cyfryzacji, czyli chęć zachowania dóbr kultury dla następnych pokoleń, zaczęły być wykorzystywane wbrew woli autorów. Służyły temu przede wszystkim model peer-to-peer, czyli system wymiany plików w internecie. Od 2001 roku w Ameryce zaczęto wnosić pozwy przeciwko użytkownikom sieci peer-to-peer i zamykać serwisy z torrentami. W tym samym czasie zaczęły również powstawać platformy z muzyką, oferowaną w sposób zgodny z prawem, czyli poszanowaniem praw autorskich. Jednym z bardziej popularnych był iTunes. Obecnie istnieje wiele repozytoriów materiałów audiowizualnych, zaś internauci słuchają muzyki dzięki wynalazkowi streamingu. W 2005 roku powstał serwis YouTube, czyli strona z amatorskimi firmami, która dziś jest ogromną biblioteką materiałów audiowizualnych i licznych kont internetowych influencerów. Powstała też telewizja internetowa, która oferuje za zryczałtowaną opłatą dostęp do filmów i seriali w postaci streamingu, czyli strumieniowania. Są to np. Netflix czy platformy VOD, co oznacza video on demand, wideo na żądanie. Taka usługa pozwala na oglądanie nadawanego materiału filmowego w wybranym przez kogoś czasie, późniejszym niż czas emisji. Tak działają polskie IPLA oraz Player. W pandemii na takich platformach odbywały się koncerty i premiery filmów. Z reguły bezpłatnie można oglądać na takich platformach tylko część zasobów, a po zalogowaniu można kupować dostęp do wybranych programów lub opłacać abonament. Techniki ICT wprowadziły nową jakość w działaniu wielu organizacji. Na początku nowy sposób świadczenia znanych usług, potem całą gamę nowych. Zaczęto stosować pojęcie usługi cyfrowe, potocznie kojarzone z czynnościami wykonywanymi na odległość, czyli poprzez portale lub platformy internetowe. Powszechne stosowanie ICT rozszerzyło możliwości, np. wysyłania elektronicznych listów nie tylko w celach osobistych, ale także kontaktach biznesowych, zawodowych czy urzędowych. Dołączyły do tego aplikacje elektronicznych sklepów, banków i bibliotek, które pewne czynności dodatkowo zautomatyzowały. Zapoczątkowało to lawinę nowych pomysłów komercyjnego wykorzystania sieci komputerowej. W oparciu o usługę www tworzone są aplikacje nie tylko e-handlu i elektronicznej bankowości. Internet nie jest także wyłącznie miejscem rozrywki. Generuje również wiele możliwości dla realizacji celów publicznych, naukowych i biznesowych. Cele te często mieszają się. Blogi, mikroblogi, aplikacje wiki, portale społecznościowe kojarzone z ostatnią omawianą grupą to także narzędzia elektronicznego marketingu. Internet stał się bowiem niezbędnym elementem w strategiach marketingowych współczesnych przedsiębiorstw, które chcą osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Portale, które służą rozrywce i komunikacji, to dochodowe przedsięwzięcia biznesowe. Z jednej strony internet i portale zrewolucjonizowały sposób komunikowania się, a z drugiej stanowią efektywny sposób dotarcia przedsiębiorstw z ofertą do klientów. To jedna z przyczyn, dla których znaczenie platform online we współczesnej gospodarce jest tak duże.